Witam was, moi kochani, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Dead Poly. I już na samym wstępie dziękuję za komentarze pod poprzednim odcinkiem. Rzeczywiście to wygląda jak Among Us. Zobaczcie, jakie skarby mamy. Mamy łóżko szpitalne, mamy skraper, mamy, moi kochani, kowadło, więc naprawdę możemy sporo rzeczy teraz wytwarzać. Mamy press, czyli maszynę, która robi amunicję. Jest naprawdę genialnie. Słuchajcie, to pisaliście, czy Daniel pisał, że dyskietka może się uruchomić w komputerze w szpitalu i chciałbym to bardzo sprawdzić, wiecie, bo no, bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Jak wygląda moje jedzenie, picie? Banana sobie mogę zjeść. Spoko, sodę sobie za chwilę mogę strzelić. Tu mam jakieś naboje, które nie wiem, czy są mi potrzebne, ja to wszystko wezmę. Wypisuję na sodę, co to jest? Tu mam jakąś notatkę. Cargo ticket. Ticket usable at the cargo truck vendor. Czyli jak będziemy gdzieś znajdziemy jakiś cargo truck, to będziemy mogli tam wejść. Bandaże trzeba sobie zrobić. Mamy amunicję, jak najbardziej spoko. Następnie pieniądze i amunicję tą zostawię. Wiecie, ja muszę się szybko tutaj wypakować i odpowiednio przygotować do naszej podróży. Pieniądze będziemy tu trzymać, trochę wezmę drewna, bo chcemy zrobić bandaże. Dobrze. Jak się bandaże zrobią, to drewno odkładamy. Te naboje to włożymy. Gdzie one były, te naboje? Gdzie ja trzymam naboje? Tu. Tu trzymam naboje. To dołożymy je. No i git, moi kochani. Bardzo fajnie. Dobra. Co chciałbym zrobić w tym odcinku? Przede wszystkim chciałbym wrócić do szpitala i tam zobaczyć, czy ten lepszy workbench, tak jak Daniel pisał, czy on się przyda, czy się da go wziąć, oraz dyskietka, czy zadziała na komputerze. Zaraz to sprawdzimy. Tutaj jakiś skubaniec strzela mi pod domem. Ja się obawiam, że za chwilę będę musiał walczyć. Tutaj już ktoś mi do domu się dobija. Kurczę, ile ich tutaj, co się dzieje? Pełno, znowu. Więcej mamusia ich nie miała. Ty, zostaw moje drzwi. No. Oba. No, dosyć silny był. O, to wezmę. Ciebie nie chcę. Ajajaj. Kurczę. O. Headphones. Nie chcę takich rzeczy. No dobra. Już widzicie. Bandaże potrzebne. Dobra. Ruszajmy do tego szpitala z powrotem. Żebym tylko pamiętał, gdzie on był. On gdzieś był. Tutaj? Nie. Jezu, może w złą stronę poszedłem. Nie, to było tutaj, dobrze idę. Dobra, to jest tutaj. Jest jakiś plecak. Płyta. Dobra. No kurczę, ale mnie kubaniec uwięził. Nie chcę tych headphones. Kurczę, no jest rzeczywiście mnóstwo bandaży, muszę teraz użyć. Mamy plecak. Pusty. Ale go nie chcę. Płyta. A wezmę, może będzie się przyda do czegoś. Może jakąś muzykę będzie można puścić. Ale to tylko po to, żeby. Kurczę, cały bandaż zużyje. Dobra, to chyba starczy na razie. Chyba jest już spokój. Tu mamy kolejne łóżko. No dobra, chodźmy do tego szpitala, zobaczmy. Gdzie jest ten workbench? Bo pamiętam, że był. Chodźmy, zobaczymy. Te wszystkie jeszcze raz. Tu jest kolejne łóżko metalowe, czyli jest inne. O kurczę, coś to się zrespiło na nowo. Nie było takiego łóżka, takiego też nie było chyba. Nie pamiętam. O Boże, może już nie będzie workbencha. No cóż, zobaczymy.
To jest stół. Tego komputera też może już nie być. Kurka wodna. Kurczę, jest to kompletnie inaczej wygląda teraz, mam wrażenie. Tu leży papier toaletowy. Bandaż, weź. Papier toaletowy. Dobra. Co mamy tu? O nie, tutaj jest, tutaj to jest to, co powiesiłem. Hełm. Ale to było? Jakoś mi się wydaje, że było co innego tutaj, ale dobra. Czyli te rzeczy, które ja zostawiłem, są. Ale chyba pianino. Nie, to są kolejne. Na kompletnie inne rzeczy teraz, kurczę. Czyli nie będzie workbencha, moi drodzy. Niestety. No chyba, że znajdziemy. Kolejne pianino. Nie, to się w ogóle randomowo zrespiło tutaj wszystko. Widzicie? Nawet komputera nie ma. Kurczaki. No dobra. Zobaczmy do końca, może jeszcze będziemy mieli fuksa jakiegoś. Fotel. No kurczę, teraz tylko takie rzeczy. O. Ależ pech. Czyli mogłem za pierwszym razem to wziąć. Trzeba pamiętać w takim razie, że jak szabrujemy. O, i już dach, nie? Nic nie ma. Dobra, moi drodzy, ja schodzę. W takim razie widzimy się za moment. No okej, zszedłem. Na razie tutaj nic nie widzę. Dobra, to w takim razie, skoro takie fajne rzeczy jak szpital mają takie ciekawe luty w sobie, to może byśmy kolejne wieżowce zlutowali. Tu masz trzy i podwójne. To mi się podoba. Co to jest za altanka? Ciekawa. Chciałbym tam podejść. Chicken, to będzie jedzenie pewnie. Ale chciałbym te altanki zobaczyć. W tym parku. Jest to coś ciekawego. Poza tym, że to ładnie wygląda. Tutaj mamy co? Pickaxe. Dobra, moi drodzy, mamy kilof. Świetnie. Możemy wydobywać skały w bardziej przystępny sposób. Brawo ty. Dobra, czy chcemy chickena? Czy chcemy ten wieżowiec? Trzeba wiedzieć, co każdy dom po kolei zlutować porządnie. Mogę się trochę. Pamiętacie ten samochód, do którego było można wsiąść? Wydaje mi się, że to jest bateria. Mnie nie widzi? Chyba nie. Czy ja chcę do kurczaka wejść? Ała! Ale się zlękłem, Boże! O Boże, zlękłem się. Ała, ała, ale, o Jezu, nie. Dobra, idziemy do tego budynku jeszcze zobaczyć. Będziemy lutować kolejny budynek. To taki podobny co w pierwszym odcinku, mam wrażenie. Może nic nie być. A mogą być skarby. Pizzę na przykład. Do zjedzenia. Może nic nie będzie faktycznie takiego ciekawego, ale light vest to nie chcę, bo mam lepszą. Okej. Czy ktoś jest na strychu? Na piętrze screwdriver mamy. No i jabłuszko, które mogę zjeść. No, tutaj nie ma rewelacji żadnej. Słuchajcie, spójrzmy na mapę. Albo inaczej, tak, w ten sposób. Właściwie to jedno, wszystko jedno. My jesteśmy... Zaraz, czy my jesteśmy tutaj gdzieś? Czy my jesteśmy tutaj gdzieś? Jak wygląda ten statek, w którą stronę jest obrócony? Ja mam wrażenie, że my jesteśmy tutaj gdzieś. W tych budynkach, tych może tutaj gdzieś, nie wiem. Bo ten statek mam wrażenie, że jest odwrócony w naszą, a nie w drugą stronę. Dobra, dobra, wszystko jasne. Czyli my jesteśmy tutaj teraz, w którymś z tych budynków, albo w tym budynku. Po drugiej stronie od mostu, dobra. Czyli tutaj jesteśmy, w tym budynku.
Dobrze w końcu. Szkoda, że nie można sobie zaznaczać, bo kurczę, naprawdę byłoby super. Wiecie, co mnie interesuje? Chyba, że my stąd przyszliśmy, bo my widzieliśmy samolot. Wzięliśmy stąd broń. To jest to. Faktycznie. Dobra, dobra, dobra. Co tutaj jeszcze możemy ciekawego znaleźć? Co to jest? To jest jakiś stadion. Mi się wydaje, moi drodzy, że my właśnie byliśmy przy tym samolocie. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Takie małe miasteczko tu. Tu mamy bazę wojskową albo lotnisko. Tu powinno być mnóstwo ciekawych rzeczy. I tu mamy jeszcze jakieś miasteczko, które może być też ciekawe. No ale my i tak jesteśmy. No tutaj coś ciekawego. Co tu jest? Nie wiadomo. Ale faktycznie mamy ciekawostki fajne. Tu wysypisko jakieś, czy plac budowy. No, no dobra, dobra, ale to bardzo interesuje. Tutaj będę musiał naprawdę poszabrować troszeczkę, wpaść tam i zobaczyć, co tam ciekawego słychać. No ale dobra. To jest ta chyba wieża koło naszego domu, mi się wydaje. Którą widzimy. To nasz dom będzie któryś z tych pewnie. Albo z tej strony, już nie pamiętam. Któryś będzie. Któryś tutaj jest nasz domek. Dobra, nieważne. Wszystko jest nieważne. Moi drodzy, znowu kolejna podróż w dół, ponieważ nic tutaj nie ma. Och, zjem sobie jabłuszko. Trochę dało mi to wody. Super. I widzimy się, moi drodzy, na dole. Dobra, jestem na dole. Chicken mnie troszeczkę nurtuje cały czas, ale tam trochę krąży ich. Słuchajcie, no. Powiem wam, że w ogóle, jako że ja jestem takim fanem właśnie eksploracji, to takie na przykład wchodzenie do budynków i szabrowanie ich, sprawdzanie, co się w nich znajduje, to jest naprawdę fajna frajda. Musiał mnie dziabnąć jeszcze. No ile tych stworów z tymi śmiesznymi słuchawkami. No ten szpital zawiódł mnie trochę tym razem. Coś my tutaj mamy? Medium vest i medium vest. My mamy jaki vest? Mamy armor, metal armor. Także mamy coś super. To nie trzeba wymieniać w ogóle. O, schody. Ale schody się od innego budynku się do nich wchodzi. Co tu było? A, shop counter. Dobra, dobra. Czy jest tu kto? Nikogo. Co my tu mamy? O, pieniądze. Mało potrzebne. Raz, biorę. I parplaks, biorę. Wiem, że do czegoś było potrzebne. Kasiora? Jest? Biorę. Dobra, i schody. A myślałem, że są schody do góry. Okulary. Tu nic nie ma. Dobra, niech pani sobie przejdzie. Że do budynku do góry wejdę. O, tędy. Dobra. Dzień dobry. Tutaj tylko pała leży. Której nie chcę. I tu nic nie ma. Nie, najlepsze są chyba te duże wieżowce. O, dosyć głośno. Czyżby ktoś tutaj był blisko? O, cześć. Cześć, ziomek. A, udało się. Bandaż jak najbardziej. Pouch. Może jako akcesoria się kiedyś przyda. No dobra, byliśmy w szpitalu. Tutaj też byliśmy kiedyś, ale mogę jeszcze wejść. Idzcy kawałek to mogę sobie zjeść. Pieniądze. Są cążki w right cutter do obcinania drutów. To jest podobne jak mój domek. I nic w nim nie ma, dobra. Coś tu jeszcze leży? Jakieś naboje? Chyba? Z kasy wziąłem, dobra. Spoko. Dobra, moi drodzy, ja miałem dzisiaj jeszcze zrobić sobie
Chesterhat. Wiem, że tu mogę pewnie skrapować, ale to naprawdę nie ma miejsca w punkt takie pierdoły. Ja muszę zebrać trochę drzew skosić. Widzę baterię w ogóle. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Piłę to mamy. Old record mamy. Screw mamy. Naboje. Myślałem, że to bateria to flower pot. Bandaże biorę. I woda, mogę się napić. Niech się napije. Trzeba trochę drewna zebrać, żeby zrobić drzwi następne, które się przydadzą w moim domu. Gdzie ja jestem? Aha, tutaj przy tych bananowcach. Dobra. Dobra. O, tu jaki duży budynek. Czy ja tu byłem? Pewnie nie. A może byłem? Nie wiem. Tam jest ładny budynek. W ogóle mieszkam w miejscu, które tak szybko wpadłem, żeby i tam sobie coś zrobiłem, żeby po prostu przeżyć. Ale średnio mi się podoba. Chciałbym, żeby to było jakieś odosobnione miejsce, albo jakieś. Ale też blisko wszędzie, czyli gdzieś na uboczu. No ale wiecie co, trzeba będzie niestety znaleźć coś takiego. Kurczę, pusto tutaj. Szpital był mega wtedy. Tutaj mamy magazynek, jeden taki już mam. AK. Tu mamy doniczkę z kaktusem. Tego nie chcę. Jakiegoś tam wystroju dodatkowego. Pustki, nic nie ma. Jabłko wezmę. Napić się wody mogę. Co to jest? Wood shelf. Nie chcę. Na razie takich rzeczy nie chcę, bo to ja bym musiał zacząć budować swoją bazę własną. Też można, przecież będzie z czasem. No coś mi się wydaje, że tej kicha nic nie będzie. Jestem na dachu i co mam? Mamy młotek. Czy mi się hammer. Hammer i melet miałem potrzebny do czegoś, prawda? Hammer był do czegoś hammer potrzebny. Hammer do zrobienia kowadła i melet, ale ja już to mam, kowadło. A, właśnie, bo ja znalazłem. Także spoko, ale już za późno. Zobaczmy. To jest. Myślałem, że to boisko, to jest jakiś taki park. No fajnie wiedzieć. Burgerownia. Jest blisko domu. Tu jest parking. A tu jest mój dom. Chcę się orientować coraz bardziej w tym terenie, na tym terenie. Tam jest ten samolot. Ja tutaj pamiętam, tu biegałem, to jest ta taka, mówiłem, barna, ta stodoła. Samolot. Ja gdzieś się w ogóle zacząłem grę chyba w tych rejonach. Chyba tak. Dobra, schodzimy, widzimy się za moment. Okej. Okay. Zszedłem. Tu widziałem zombiaka, który właśnie kroczył gdzieś. To są ciekawe wejścia. To jest chyba mój dom już, nie? Czy ja się nie mylę? To nie. Tutaj jest mój dom. No oczywiście, że tak. Skubaniec musiał mnie trafić. Dobra, moi drodzy. Mamy sporo pierdół przy sobie. Co oczywiście jest super, bo trzeba teraz się wypakować. Pickaxe. Oczywiście, że bardzo ważne znalezisko. Old record. Jelly Belly Blues. Czy jak są takie pierdoły trzymać? Czy po prostu skrapować to wszystko? Jest amunicja. Bandaże będę trzymał, oczywiście. Pizzę sobie zjem. Brass i sparplak się przyda. Bateria się przyda. Pouch może się kiedyś przyda.
Hej, ktoś idzie? Panie, mam wrażenie, że ktoś chodzi. Dobra. No bo ja to nie, to się przyda. To jest jedzenie, to amunicja jest. To się przyda, dobra. Hammer sobie odłożymy tutaj gdzieś. Naboje to też się przydadzą, ale to nie w tym miejscu. Łód to też się przyda, ale nie w tym miejscu. Dobra. Odłóżmy to. To trzeba tutaj. A więc pieniądze lecą tutaj. Brass leci też tutaj. Sparplak to może gdzie indziej. I to. Amunicja leci tutaj. Taką amunicję mamy. To niech się zwiększy. I taką amunicję mamy, to trzeba połączyć ze sobą. Jest dobrze. Tą amunicję też. A jeszcze jedną amunicję mamy. To do wektora. Nauczymy powoli. O co chodzi? Tutaj możemy sparklę włożyć, tu możemy. Kanot. A, bo za ciężko już. Bo ma udźwig 1000. Już. Nie, to nie może być. Jak nie może być? Tu. Może być. Dobra. Czy AK zostaje drewno tu? O właśnie, mieliśmy zrobić teraz drzwi drugie. Mogę? Robią się. Świetnie. Jedzenie oczywiście za chwilę. Przemamy. No i git. No i dobrze. Drzwi się robią. Postawimy je. Wyjdziemy. No, jak to. O, tu mamy sparplak już i mamy to. Możemy to stakować. Możemy tylko tak położyć. Ale dobrze, będzie trzeba porządki porobić w takim razie. Bo widzę, że. No, niektóre rzeczy się tak naprawdę tutaj powtarzają i czy ja będę je potrzebował tutaj? Parplak zabiorę w takim razie stąd. Baterie może też. Nailsów nie mamy. Drzwi się zrobiły, widzę. Więc parplaka tutaj wsadzę baterię. Weźmiemy drzwi. Trzeba je postawić w końcu. Jak się teraz muszę coś jeszcze wykminić, jak się naprawia drzwi. Ok. No i brawo. 2000. A tu? 1973. Świetnie, mamy. Jesteśmy troszeczkę odcięci. Ojuwa. Genialnie. Pierdoły mamy różne do skrapowania, ja wiem. Na przykład takie coś mogę zeskrapować. Bo mamy tego więcej. I co mi to da wtedy? Nie, tego się nie skrapuje. To zabieramy. Cyk. Ale bronie jakieś takie pierdołe mogę. Plastik skrapy to mogę, tak, mogę skrapować. Spoko. Czyli co? Czy my chcemy coś kraftować jeszcze dzisiaj? Tutaj w Anvilu możemy zrobić takie barbed wire. Nailsy byśmy trzeba zrobić. Z czego się robi nailsy? Z metalu. Co jeszcze możemy zrobić? Vehicle repair kit. 100 skrapów. Kurczę, to by było świetne. Metal table. Wiecie co? To by było świetne. Vehicle repair kit. Bo byśmy mogli ten samochód może uruchomić. No chyba, że mu brakuje paliwa. Tego nie wiemy. Tak naprawdę. Wypotrzebowalibyśmy 100 metalu do tego. Czy my mamy 100 metalu? Mamy. Okej. Okay. Nie mogę wziąć stówy. Ale do plecaka mogę. Zróbmy sobie. Vehicle repair kit. 30 sekund. I pójdziemy. Zobaczymy, czy uda nam się ten samochód uruchomić w takim razie, jak go naprawimy. Ja nie wiem, czy go się naprawia, czy po prostu z jakiegoś powodu, czy jeszcze w ogóle nie można samochodami jeździć. Ale wyobraźcie sobie, jak będziemy mieli samochód,
Będziemy mogli w łatwy sposób przemieszczać się pomiędzy miastami, prawda? Już jest zrobione. Nie w tym, to w tym. Dobra, mogę wziąć. Wow, czy jest teraz noc, się robi już? A to wygląda, że się powoli ciemno robi. Za chwilę pójdziemy w takim razie spać. Czy wiesz, czy bym chciał gdzieś się przejść? Jeszcze nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten samochód. Pozwólcie mi wyjść stąd na razie i zastanowić się. Samochód był w którą stronę? Chyba gdzieś tam. Teraz będzie noc. Motel. No. Game konsola. A wezmę, żeby zeskrapować ją. Tu wygląda jak GameCube. Taki GameCubik. Czy te bloki jeszcze bym musiał zszabrować? Ale może jednak w ciągu dnia nie ma co tutaj biegać? A może jest w ciągu dnia po co tu biegać? Bo teraz nie pamiętam, w którym budynku był samochód. Ale w którym z tych budynków był? To jest rozwalone. Może to nie tutaj, może jednak. A jest, tutaj jest ten samochód. Niestety. Get in. Open. Z jakiegoś powodu nie działa to. Czy mnie będzie widzieć ten zombie? Nie, nie widzą mnie. Pytanie, jak naprawić? Pytanie, czy on w ogóle można go naprawić? Farm truck. Ona przesuwa samochód. Ach. Kolejny. Maska, cupcake, mogę zjeść. Klucz, mogę wziąć. Maskę hokejową nie chcę. Tu młotek, który mam. Nie chcę jechać tym samochodem. Jak ja mogę jechać nim? Do przodu, do tyłu. Czekajcie. Teraz nawet nie działa. Nie, kurka, no nawet nie działa ten escape, żeby wyjść, żeby. Dobra. Settings. Czy jest coś takiego jak vehicle steering right, left, W, up. Vehicle look right, look. Steering W, no zrobiłem W, ale nie chciał działać samochód z jakiegoś powodu. Interact, fire left mouse. Czyli co? Coś z tym samochodem jest nie teges? Bo robiłem W i on nie działa, czyli coś mu brakuje, ale
Bo zobaczcie, Q i E to są sygnalizacja. Shift. Może nie wiem, Alt. Też nie. W do przodu, S do tyłu, to nic nie działa. Enter też nie. R nie. R zadziałał. Mam samochód. Jak światło włączyć? L? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak światło włączyć. Na razie będziemy jechać powolutku. Wow, mamy samochód. Wiem, że jest ciemno, moi drodzy. Ale nie patrzcie na to, zaraz będę w domu. Prześpię się. Zaparkujemy przed domem. Nie ten przycisk. Dobra. Gdzie są moje drzwi? Tu. Może wejść do domu nie mogę? Nic nie widzę. Dobra, uff. Moi kochani, nic nie widzę. Nie wiem, gdzie jestem. Próbuję wejść do góry, ale nie wiem, gdzie iść. Chyba idę do góry. Boże. Czekajcie. O, jestem już. Idziemy spać. Uff, moi kochani, udało się. Samochód działa. Jest genialnie. O Jezu, jak ja się cieszę. Pokażcie, co mamy. Zjem sobie coś w nagrodę. A co tam zaszaleję? Cupcake'a sobie zjem. Konsolę może mi się uda zeskrapować. Po co nam? Przeniosłem? Nie? No, to salvage. No i spoko. O, jakie pierdołki fajne. Mamy circuit board. To się przyda na pewno. To się przyda na stówkę. Wire. To już mamy. Więcej tego. Spoko. Jeszcze głodny już nie jestem. Pić mi się chce. Gdzieś ja miałem tutaj wodę złożoną. Mi się wydaje, że ja to powinienem pierdoły stąd zabrać i umieścić gdzieś tutaj przy łóżku na przykład. A nie można. No dobra, no to drink. No i teraz trzeba też użyć apteczek. Jestem ciekaw, czy spanie leczy. Dobrze by było, jakby spanie leczyło. Jeszcze jedną apteczkę. Ale w wyniku szabrowania, zobaczcie, mamy jedzenie, picie. Kurka, mamy samochód. Wow. No dobra, jesteśmy gdzieś tutaj, tak? To jest kaczka, my jesteśmy pewnie tutaj gdzieś. Także jest git. Mógłbym polecieć, zobaczyć, co jest tutaj jeszcze. Przejechać się trochę samochodem. W końcu mamy go. To trzeba go użyć, prawda? Ok, wsiadajmy do samochodu. Drive i R. R się odpala. Mam nadzieję, że paliwa do niego nie trzeba. Też nie chcę jak szalony jechać powolutku. To są takie domki jednorodzinne, właśnie widzę. I fajnie by było może tutaj później kiedyś przyjść i zobaczyć, co jest w tych domkach. Przejedziemy?
Nie wiem, czy zabiłem. A czy my przypadkiem... Kolejny samochód, zobaczcie, jak blisko. Czy my tutaj nie byliśmy? No całkiem możliwe, że... Nie, my chyba tutaj nie byliśmy. Zniszczone te budynki dosyć mocno. Ten mi się podoba. Podobają mi się te niektóre budynki. Wiecie, jak już jestem. Screwdrivera nie potrzebuję. Coś tu jest ciekawego. Mydło. I medium vest. Nie potrzebujemy tego. Spoko. Tutaj pusto. Tutaj pusto. No takie pierdołki. Nic tutaj nie ma poza epinefryną. O. Takie znajdźki. A, co jest? Nie mogę przejść? Muszę się schylić. Spoko. I rura oraz boks. Wiecie, taki boks się przyda. Bo to różnie bywa. Czasami ciekawe rzeczy się... Ja zawsze mogę włożyć coś do boksa. Co tu jest ciekawego? Gunpowder jak najbardziej. I tu. Naboje. Military backpack. 65. To nie, bo ja mam 155. To mój jest lepszy. Już nie potrzebuję nowych. Tutaj nic nie ma. Kij, którego nie potrzebujemy, bo mamy miecz. I możemy go użyć. I się nie zawahamy. Spoko. Świetnie. No i jeszcze przejdźmy się tutaj. Co ciekawego nas tutaj się kryje. Pieniądze. Tylny ogródek, w którym nic nie ma. Idziemy dalej. I na górze. Nic. Jeszcze wyżej. Znowu trzeba kraucza zrobić. Nic nie ma. A tu? Balaklawa. Co to jest? Face cover. Czy ja chcę coś takiego? Ja mam face cover. Czy ja mogę zrobić equip? Mogę, jako akcesorium. O, to nie wiedziałem. Ej. Jeszcze lepiej. Crouch i idziemy. Czyli jeszcze jako akcesorium na głowę mogę coś mieć. No brawo. No to mi się podoba. Co tutaj mamy? Tape. Tape się bierze. Tutaj mamy melet. To już mamy. Tutaj nic nie mamy. Możemy iść wyżej. Banana. To jest jedzenie. To można wziąć. Jak najbardziej. Możemy zejść. I za chwilę wrócimy do samochodu. Nie wiem, czy chcę zwiedzać całość tutaj. Bo jeszcze pozostała mi ta część cała. Trochę czasu zajmuje. Ale przynajmniej wiem, jak jeździć samochodem. Także jest gint. Nie trzeba było naprawiać go tak naprawdę. On po prostu był naprawiony. To trzeba było wiedzieć, jak go uruchomić. Ale tego nie widziałem nigdzie w opcjach, żeby nacisnąć R. Dobrze, że się nie poddałem i zaczynałem naciskać wszystko po kolei. Paczuszki nie chcę. Kąpieli raczej nie będę szybko brał w wannie. A kaczuszka mi się tylko
takim z kąpielą kojarzę. No dobra, zerknijmy jeszcze w takim razie już tutaj, co jeszcze jest. Tutaj już nic nie ma. Są schody? Nie, tylko przejście do innego pomieszczenia. Te pomieszczenia wszystkie widać. O, tutaj ciało leży. Ej, przestań. Amunicja, czy tam łuski. Spoko. Tam można na piętro jakby wejść, ale jakoś nie mogę wejść. Tutaj są schody. A to też nie będzie wejście na... O, tutaj jest jeszcze kolejne schody. No idź. Też nic, to kolejne schody. Ta płyta do gramofonu i rów, dach, na którym nic nie ma. Dobra. Weź zejdź kolego szybciutko, bo już naprawdę czasu nie mam. Na tym byłem, tak? Krzesełko i rura. Rurę mam. Mogę ją skrapować, jakby co. Na pewnie na miedź, na brass. I pustki, jak zawsze. Kurczę, tylko ten szpital był mega. Na razie to jeszcze nie spotkałem czegoś fajnego, takiego jak ten szpital. Dobra, jeszcze tutaj mogę wejść. A może i nie. Aha, i tutaj wszystko już wszędzie byliśmy. Dobra, no to w takim razie jedynie co mi zostało, to wrócić moim świetnym samochodzikiem, cudownym, wspaniałym, jestem taki zadowolony, że go mam, do domu i zakończyć odcinek, moi drodzy. Pięknie. Wow, prawie bym stuknął. Trzeba się nauczyć jeździć takim autem. Sprzęcikiem. Kurka, jakbym miał dom z garażem. O ja pitole, jakie to by było super. Popatrzcie sobie, tutaj bym miał dom z garażem. No brawo, to było coś pięknego. No dobra. No i weź. Czemu on gumę pali? Z jakiegoś powodu się zatrzymał, nie chciał ruszyć. Momento, teraz nie wiem, gdzie jest mój dom. Z drugiej strony, ale nie, tutaj, dobra, jest dobrze. Mamy tutaj hamburgera, więc wiem, gdzie jestem. To nie jest ale tak daleko. To do mnie ktoś strzela? Chce mój samochód mi odebrać? Zaparkujemy sobie tak, o. Dobra. I cyk, i cyk. No, jest świetnie. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. Piszcie mi w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły, co dalej robić. Bo naprawdę, no mamy niesamowite według mnie rzeczy. No, kurczę, samochód w końcu mamy, tak? Mamy w końcu samochód. Jeszcze raz postawię to. Już nie idzie bardziej. Lepiej postawić tego. Okej, okay, już stoi. Tak, mamy samochód, także to jest najlepsze znalezisko na dzień dzisiejszy. Pipe pewnie można zeskrapować. Tam inne rzeczy zbieramy do pojemników. Także spoko. Dobra, ja sobie zrobię porządek. Gunpowder to biorę. I słuchajcie, moi kochani. Bydełko do mycia, proszę bardzo. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Cześć.